Witajcie w kolejnym podsumowaniu tygodnia CSGO. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aktualizacjach, które wyszły przez ostatnie kilka dni. Trochę będzie o komendach, trochę również będzie o wyciekach, które pojawiły się w ostatniej tej dużej aktualizacji, czyli tej aktualizacji z operacją. Również będzie trochę odnośnie nowego turnieju The Phrasers, o nowej edycji próbnej. Tak więc tym słowem wstępu zapraszam do oglądania. Do aktualizacji, które wyszły w ostatnich dniach, było ich sporo, ale to są głównie poprawki. Przede wszystkim poprawki na mapach, ale również poprawki na nowych trybach, na przykład na trybie retakes, czy też na nowym matchmakingu, tym takim bardziej zaawansowanym. Ale przede wszystkim doszły dwie nowe komendy, które mogą Was zainteresować, jeśli korzystacie z systemu pingowania w CS-ie, albo jeśli korzystają z tego Wasi kumple z drużyny. Doszły dwie nowe komendy, którymi możemy ustalić, czy ping ma znikać w momencie, kiedy na niego namierzymy celownikiem. Wcześniej on całkowicie nie znikał, w tej chwili możemy to dostosować komendami. Doszły dwie nowe komendy. Pierwszą komendą ustalamy, w jakiej odległości między celownikiem a pingiem ma zaczynać zanikać ping. Druga komenda działa tak samo, tylko że tutaj ustalamy odległość, w jakiej ping ma całkowicie znikać. Jeśli chcemy to na przykład sobie zwiększyć, żeby szybciej ten ping znikał, to możemy po prostu zwiększyć te wartości. Wartość pierwszej komendy wynosi 300, a drugiej 60. Więc jeśli chcemy sobie zwiększyć ten dystans, to po prostu możemy dać na przykład 400 albo na przykład 100 w drugiej komendzie. Jeśli chcemy z kolei całkowicie wyłączyć zanikanie czy też znikanie pingów i poczekać, aż po prostu one same znikną, to możemy ustawić pierwszą komendę na 1, co jest ważne, i możemy ustawić tę komendę na 0, ponieważ to nie będzie działać. Musimy ustawić na 1, a drugą komendę ustawiamy na 0. W tym przypadku namierzenie na ping nie będzie powodowało, że on zniknie. I to jest pokrótce taka informacja dla osób, które właśnie korzystają z tego systemu pingowania. Będzie osobny film odnośnie wszystkich komend, które doszły w tej większej aktualizacji, ponieważ trochę ich jest. Pojawi się on na dniach, tak więc oczekujcie, a w tej chwili przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz przechodzimy do wycieków, które pojawiły się w tej najnowszej, największej aktualizacji, która wyszła razem z operacją. O dziwo, nie ma tego zbyt dużo, ponieważ w ostatniej aktualizacji, w aktualizacji, która była też 2 lata temu, tych różnych wycieków było mnóstwo. W tej chwili jest ich mniej, ale mimo wszystko jest kilka interesujących rzeczy. Przede wszystkim w pikach gry znajduje się masa nowych rękawiczek, które nie zostały wykorzystane w tej operacji. W tej chwili widzicie na ekranie. Te wszystkie rękawiczki są gdzieś w pikach gry, ale nie zostały dodane w żadnej skrzynce, w żadnej kolekcji, ani nic takiego, więc całkiem możliwe, że te rękawiczki za jakiś czas pojawiły się w grze, w kolejnej skrzynce, zapewne na początku przyszłego roku. Oprócz tego kilka małych wycieków odnośnie map. Przede wszystkim mapa kooperacyjna, która wyszła, wykorzystuje asety, które mają w nazwie DZ Fall. Czyli prawdopodobnie wyjdzie podobna mapa w podobnym klimacie, która będzie mapą Danger Zone. Prawdę mówiąc, jak pierwszy raz odpaliłem tę mapę kooperacyjną, tak pomyślałem, fajnie by było, gdyby była podobna mapa Danger Zone właśnie w takim klimacie, ponieważ to idealnie pasuje. I potem się okazało, że ta mapa właśnie wykorzystuje assets z jakiejś nowej mapy Danger Zone, która, kto wie, może pojawi się w przyszłym roku. W plikach gry również znajduje się mapa, właściwie grafiki mapy Calavera. To jest mapa Wingman, zrobiona również przez społeczność, więc albo została ta mapa zamieniona za jakąś inną, która jest aktualnie w operacji, albo również w przyszłości ta mapa pojawi się w CSGO. Dodatkowo taka mała ciekawostka, najnowsza mapa Ancient, tam w klimacie aztekowym, wykorzystuje asety, które mają w nazwie Aztek. Więc tutaj też są takie podejrzenia, że możliwe, że Valve na samym początku chciało zrobić mapę Aztek, remake Azteka, ale zdali sobie sprawę, że w sumie layout tej mapy nie do końca jest grywalny, nie do końca jest dobrze zrobiony i jednak postanowili zrobić nową mapę w całkowicie innym layoutie, tak więc taka mała ciekawostka, jeśli chodzi o tę mapę, ale prędzej czy później jestem przekonany, że ktoś zrobi remake Azteka, wykorzystując właśnie assety z tej najnowszej mapy, tak więc tylko czekać na remake stworzony przez społeczność. Teraz taka mała informacja dla osób, które chcą wziąć udział w kolejnym turnieju The Phrasers, wcześniej nazywał się The Runners, wcześniej jeszcze The Run, w tej chwili jest to The Phrasers. We wtorek 15 grudnia będzie można wziąć udział w takiej próbnej edycji turnieju, która również pojawi się na YouTubie. Będzie jakaś mała pula nagród do wygrania, tak więc kwalifikacje będą trwać od godziny 12 do godziny 18, 15 grudnia i tego samego dnia o godzinie 19 odbędzie się turniej. Tak więc generalnie już teraz możecie wejść na stronę The Phrasers, która jest w opisie tego filmu, i grać na serwerach, ćwiczyć, a 15 grudnia zapisać się na kwalifikacje i zdobywać punkty poprzez grę, ponieważ w tej chwili kwalifikacje nie polegają na jak najszybszym przechodzeniu mapy, a polegają na zdobyciu jak największej ilości punktów. Od godziny 12 do godziny 18 możecie zdobywać te punkty i jest pewien limit. Możecie rozegrać maksymalnie 20
20 rund z około 20 graczami. Jeśli będziecie grać dalej, to te punkty po prostu nie będą wam wpływały na ranking. Ranking graczy będzie można na bieżąco obserwować na stronie turnieju i 20 osób właśnie z tego rankingu weźmie udział w turnieju 15 grudnia o godzinie 19. Jeśli wam się nie uda zakwalifikować w tej edycji, to nie ma co się martwić, ponieważ tych edycji będę organizował znacznie, znacznie więcej. Może nawet i w tym miesiącu pojawi się kolejna edycja, tak więc to jest próbna, a za jakiś czas będą pojawiały się już takie oficjalne. Jeśli nie wiecie, na czym to polega i nie oglądaliście poprzednich edycji, to w opisie tego filmu zamieszczę link do poprzedniej edycji, która była 4 lata temu. Tak więc bierzcie udział, zapraszajcie również znajomych do udziału, no i powodzenia. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do tematu błędu, który jest znowu związany z trenerami. Po raz kolejny jest jakiś błąd, został on zgłoszony na Twitterze, napisał o nim Vince. Chodzi tutaj teraz o to, że trenerzy jakimś cudem, jakimś trafem mogą widzieć pingi przeciwników. Więc jeśli siedzimy na trenerze, to po prostu możemy zobaczyć, jak ktoś z przeciwnej drużyny pinguje jakieś miejsce i dzięki temu możemy dowiedzieć się mniej więcej, gdzie są przeciwnicy. Więc jest to kolejny błąd, który pojawił się właśnie na scenie profesjonalnych graczy. Miejmy nadzieję, że szybko zostanie to naprawione. No i trzeba powiedzieć, że to nie jest aż tak złe jak poprzedni błąd, przez który trenerzy mogli oglądać ze statycznej kamery jakieś miejsce na mapie. Mimo wszystko miejmy nadzieję, że jak najszybciej będzie to naprawione. A teraz na sam koniec przechodzimy do kilku statystyk. Przede wszystkim CSGO od listopada znowu utrzymuje ponad 1 000 000 graczy miesięcznie. To jest znacznie, znacznie więcej niż w roku 2019, 18, 17, 16 i tak dalej, i tak dalej. No więc w dalszym ciągu CSGO króluje i jest to w dalszym ciągu gra numer 1 na Steamie. Zobaczymy, jak uda się to utrzymać w 2021 roku. I jeszcze jedna dodatkowa statystyka pojawiła się na Twitterze. Jeden z deweloperów CSGO napisał, że 96% graczy trafia raz na cheaterów na 40 meczów. Ciekawa jest ta statystyka, ponieważ ciągle gracze narzekają, że jest tych cheaterów pełno, że co drugi mecz jest jakiś cheater, ale mimo wszystko ta statystyka może być w sumie prawdziwa, ponieważ ona pewnie uwzględnia wszystkich graczy na każdej randze. Na randze Silver, na randze Gold, Global i tak dalej, i tak dalej. Więc zapewne Silvery znacząco zaniżają te statystyki. Jestem ciekaw, jak to wygląda pod względem innych rang. Jak statystyka wygląda w przypadku Goldu, a jak wygląda statystyka w przypadku rang Global Elite, jak często tam się trafia na cheaterów. Tak więc to by było tyle ode mnie, jeśli chodzi o to podsumowanie tygodnia. Bierzcie udział w turnieju The Phrasers. Link jest w opisie. Dołączajcie również na Discorda, ponieważ tam będę wyrzucał na bieżąco informacje odnośnie turnieju, jak i następnych, które będą się pojawiać. Tak więc tyle ode mnie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, jeśli wam się film spodobał. I do usłyszenia następnym razem.